Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, a to jest już drugi Q&A. No i dzisiaj mam kolejny zestaw ciekawych pytań. Niektóre pytania powywalałem, bo były nienormalne. Niektóre skreśliłem, bo też były nienormalne. I wybrałem tylko te, które są jak najbardziej w porządku, poważne, no i czasem trochę śmieszne. Dlatego ostrzegam, nie piszcie do mnie więcej takich głupich pytań typu czy gryzę zupę, bo to jest po prostu poziom przedszkolaka. Dlatego ja tu już wyczytuję zestaw pytań. Pytanie numer pierwsze. Czy pokażesz swój dom oraz jakie masz gry i tak dalej? Wiesz co? Zwracam się w tej chwili do ciebie. Do ciebie i odpowiem ci, no pokazałbym, tylko nie w tej chwili, nie wiem, na jakąś ciekawą sumkę subskrypcji, nie wiem, na przykład może na 700, 750, nie wiem, coś zobaczymy, żeby to był taki specjal, jak to robi większość ludzi. Oraz pokażę mój zestaw pudełkowych gier, tak, niektóre tak, mam ich chyba około 20. Musiałbym jeszcze przeliczyć dokładnie. Niektóre kupowałem, niektóre w ogóle nie nagrywałem, żeby was tutaj wtajemniczyć. I co jeszcze? No, pokażę tam może kiedyś swoją okolicę jeszcze. Znaczy swojego domu nie pokażę. O, nie pokażę mojego bunkra, mojej dziupli. Bo to by było ujawnienie mojego prywatnego mieszkania. Dobrze, pytanie numer dwa. Co cię zainspirowało do nagrywania na YouTube? Po prostu chciałem spróbować swoich sił. No i próbuję aż po dziś dzień. Czy mi to wychodzi, czy mi to nie wychodzi, czy się na to nadaje, czy jestem do tego stworzony, czy jestem to po prostu do bani. To zresztą zależy od moich widzów, którzy mnie jakoś tam oceniają dobrze. Ale co mnie zainspirowało? No głównie to, że chcę, mam chęć i po prostu motywację do tego, żeby nagrywać akurat z gier. Czemu to też to robi większość? Jak ja miałbym jakieś pomysły, to ciągle bym robił co innego. Nie wiem, może na przykład bym tworzył gry, ale tworzenie gier jest też bardzo ciężkie i nawet wyczerpujące. Trzeba mieć naprawdę wykształcenie informatyczne, żeby móc coś robić kreatywnego. Ale dokładnie tak, nagrywam na YouTube dlatego, bo mnie zainspirował sam fakt, że można coś nagrywać z tych gier ciekawego, śmiesznego i no super, zabawnego. Dlatego ja w tym siedzę i się nie będę poddawać, bo to po prostu jest tchórzostwo. Każdy ma puste subskrypcje i koniec. Nic na to nie poradzimy. Kolejne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona gra z dzieciństwa? O, pamiętam jedną naprawdę bardzo fajną grę z dzieciństwa. Taka gra wyścigowa. Chyba się nazywała Ignite. Nie wiem, musiałbym znaleźć tą grę w internecie. Naprawdę na Windowsie 9.8 grałem normalnie zacież na mordzie. Miałem praktycznie tam kilka godzin grałem w taką grę wyścigową na dzień. Dokowywałem jakieś nowe pojazdy, tory. Naprawdę nie, no to kiedyś były świetne gierki takie. I naprawdę super ta gra. Jakbym mógł, to bym jeszcze dzisiaj zagrać. Ale to musiałbym ją ściągnąć, bo nie wiem, czy jeszcze można kupować taką grę. Z 2000 bodajże, nie wiem, 4, może 3 roku. Nie wiem, jeżeli jest do kupienia, to może ją sobie kupię. Może bym kiedyś ją nagrał. Właśnie. Bo nie wiem, czy jest tego dużo na YouTubie. Dobra. Jak coś, to wpiszcie sobie Ignite na YouTubie. Nie wiem, czy wam wyszuka taką grę wyścigową.
Ale powinno, jak nie, to na Google sobie wpiszcie. Ignite, gra wyścigowa, coś takiego. Grasz na jakimś instrumencie. Obecnie nie gram na żadnym instrumencie, aczkolwiek w podstawówce próbowałem się nauczyć grać na flecie prostym. Ale no niestety, wręcz przeciwnie, nie jestem stworzony do tego, żeby w ogóle na czymś grać. Jakie jest twoje a nie, pominąłem jeszcze jedno pytanie. Jakim szamponem myjesz włosy? Dość ciekawe pytanie. Myję szamponem Schauma od firmy Schwarzkopf. Taka niemiecka firma. Schwarzkopf. Szamponem przeciwłupieżowym myję. Tak, bo mam trochę łupieżu. Żeby was tutaj tak żebym ujawnił to. Nie będę ukrywał. Może też większość ludzi ma łupież. Jak ktoś ma łupież, to piszcie w komentarzach. To kolejne pytanie. Jakie jest twoje ulubione dzikie zwierzę typu sarna, lew i tak dalej? Dzikie zwierzę. Mógłbym je wymieniać, ale najbardziej dzikim zwierzem jest dla mnie. Już wam mówię. Kuguar. O tak, takie szybkie. Kuguar czy... Tak, kuguar. Takie szybkie zwierzę dosyć. Biegnie naprawdę bardzo szybko. I chyba jeszcze jedno moje ulubione zwierzę, zaraz wam powiem. Wilk, tak. Wilki naprawdę są... smitaśne! Nie no, żartuję. Są groźne, gryzą, kurczę, gorzej niż psy. Tak. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy widziałeś kiedyś na oczy jaszczurkę? Kurczę, znowu pytanie związane ze zwierzętami. Tak, widziałem Gekona tam w jakimś parku zoologicznym. Nie wiem, to było chyba w Krakowie. W Krakowie, zaraz nie, muszę sobie przypomnieć. Gdzieś widziałem takie Gekony. Chyba jeszcze inne jaszczury widziałem. Innych gatunków. Ale tak, głównie to widziałem Gekona. Co jest twoim, że tak już powiem, narzędziem mordu, bo nie chcę tego cytować. Tak, to pytanie się wzięło stąd, że potem przyszło coś takiego jak drabina Tivolta. Kurczę, potem się to rozprzestrzeniło na inne przedmioty, potem na części ciała. Dlatego ja tutaj powiem, że moim narzędziem mordu, jak chyba widzicie na mojej kamerce, jest flaga szkocka. Tak, to jest moje narzędzie mordu, więc jeżeli ktoś mi da hejta, to go zadźgam tą flagą szkocką. Więc uważajcie, strzeżcie się flagi szkockiej. Następne pytanie. W jaką grę grałeś, z której się posrałeś ze strachu? Tak, definitywnie Slendy Tubbies, tak. Posrałem się ze strachu, prawie się zesrałem. No, coś takiego. Czy masz dziewczynę? Nie. Jestem singlem. Ile miałeś dziewczyn? Zero. Czy robisz... czekaj. Muszę doczytać się, bo... Czy robisz zakupy w Biedronce? Nie, to jest najgorszy sklep, jaki kurczę świat ten widział, przynajmniej Polska. A ponad chyba Biedronka jest, pochodzi z Portugalii, tylko nie pamiętam jak się nazywa w języku portugalskim. Ale tak, słyszałem. I ostatnie pytanie, które zakończy odcinek drugi Q&A. W jakim wieku przeszedłeś mutację? W wieku... 13 lat, coś takiego mniej więcej, bo ja tak to pamiętam ze swojego własnego doświadczenia. Dobra, dziękuję wam bardzo za te pytania. Piszcie w komentarzach dalsze pytania, tylko proszę was o bardziej normalne pytania, bo jak ktoś znowu napisze coś głupiego, to ja to unieważniam. Dlatego ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Myślę, że kamerka jest dobra.
No to trzymajcie się już i na razie.